jakieś długie pytanie się produkuje. Się stałem przy wprowadzić innowacji, żeby reżyserka odczytywała pytania, byśmy nawiązali wtedy ten dialog, ale reżyserka się upiera, nie chce. Dlaczego czyta pan Gazetę Polską? Bo jest ciekawa. Skąd ma pan takie ładne popiersie Napoleona? A kupiłem na giełdzie staroci. Czy uda się przeprowadzić dekomunizację polskiego sądownictwa? Proszę państwa, czy się uda? Ja chcę, żeby się udało. Chcę, żeby się udało. Oczywiście, że chcę. Mam nadzieję, że się uda przeprowadzić dekomunizację całego państwa polskiego. Czy poparłby pan wykreślenie kościoła Nowego Przymierza z Lublina z rejestru związków wyznaniowych? Według zeznań byłych członków to sekta, ich przywódca ma zarzuty. Proszę państwa, jestem na tym odcinku wolnościowcem. Nie wiem, dlaczego akurat zwolennicy Konfederacji, której część jest wolnościowcami, przynajmniej tak twierdzą, żądają wykreślenia jakiegoś związku religijnego i go uznają za sektę. Dlaczego wyznawcy Konfederacji uzurpują sobie prawo do określenia, co jest sektą, a co nie jest? Wielu tam było lefebrystów w tym towarzystwie. No to też można by uznać, to jest sekta. Tak, żebym wolał, żeby tak sobie nawzajem przykrości nie robić. Niezależnie od tego, czy jest sekta, czy nie jest, to tam nikogo na siłę nie wciągają. Kto nie chce, nie musi należeć. Wiele osób zrezygnowało i nikt ich tam z tego powodu nie tarmosi. Ja uważam, że dorośli ludzie, znaczam dorośli, powinni zapisywać się gdzie chcą. I nie widzę powodu, żeby ktokolwiek był wykreślany z rejestru związków wyznaniowych, jeżeli oczywiście nabór jest dobrowolny. A czy ktoś ma zarzuty? Wiele osób ma zarzuty. Dopóki wyrok nie zapada, to oczywiście zgodnie z prawem rzymskim, dopóki ktoś nie jest skazany, no to oczywiście domniemanie niewinności. I bym wolał, żeby jednak osoby o poglądach, jak twierdzą, prawicowych, nie szły w totalitaryzm. Zaznaczam, dorośli ludzie mają prawo błądzić, zapisywać się gdzie chcą i wypisywać się, to jest ich prawo. A same zarzuty nie świadczą jeszcze o winie. W ten sposób można każdemu postawić zarzuty i cały naród by był winien, także nie idźmy w totalniactwo. Dlaczego wierzy pan we wszystkie plotki na temat Idź po prąd, na przykład, że pastor popiera związki homoseksualne? Ja nie wierzę i nie wiem, bo ja nie słucham, nie oglądam. Opieram się wyłącznie na informacjach od państwa. Nie wiem, czy pan pastor popiera, szczerze wątpię i bym się bardzo dziwił. Do tej pory pan pastor był w tych kwestiach nieprzejednany. Tu chodziło o legalizację związków homoseksualnych na Tajwanie. Nie wiem, jak to było komentowane, wieć pod prąd. Ja tam bym się nie cieszył, gdyby ktokolwiek zalegalizował takie związki. Podobno jakoś to próbowano omówić, dlaczego taka decyzja rządu tajwańskiego jest, ale ja nie twierdzę, że pan pastor Chojecki popiera związki homoseksualne. Zdziwiłbym się i szczerze mówiąc jestem jak najdalszy od sprzyjania takiej opinii. Gdy był pan Wić pod prąd, atakował pan Dudę, a teraz pan go chwali. Dlaczego? No bo wtedy prezydent Duda popełniał straszne błędy. Miał pomysł, żeby wpisać Polskę w Unii Europejskiej do konstytucji, zablokował reformę sądownictwa i nie był lojalnym uczestnikiem projektu Zjednoczonej Prawicy. Wtedy krytykowałem prezydenta Dudę. Oprócz tego był jego ekipa, pana prezydenta, w sporze z Antonim Macierewiczem. Tutaj pan prezydent bronił jednego z generałów z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a Antoni Macierewicz uważał, że akurat ten pan nie powinien pełnić tak ważnej funkcji. Wobec tego krytykowałem pana prezydenta. Dzisiaj obóz Zjednoczonej Prawicy do wyborów poszedł w miarę zjednoczony i zgodny. I Antoni Macierewicz, mimo tego konfliktu z prezydentem, też radził głosować na Andrzeja Dudę. Jaki był wybór? Hołownia, Trzaskowski, a może Biedroń? Także w pewnych momentach trzeba, jak to się mówi, być racjonalnym przy wyborach. I taka, ja za złe krytykuję, za dobre chwalę. Tyle mam do powiedzenia. Nigdy nie będę stawał w jakiś sposób fanatyczny w obronie polityków, którzy popełniają głupstwa. I to państwo doskonale wiedzą. Jeżeli ktoś w sposób doktrynerski podchodzi do zagadnienia, no to jest jego sprawa.
nie miałem powody krytykować pana prezydenta, wyraziłem to nawet w programie w telewizji publicznej. No, za karę parę miesięcy nie byłem zapraszany do żadnych wypowiedzi w telewizji. I jak mówię, zrobiłem to wtedy, gdy pan prezydent akurat był w konflikcie, a może nie tyle konflikcie, co akurat torpedował posunięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zupełnie mi się to nie podobało. Teraz póki co powodów do krytykowania pana prezydenta nie mam. Wpisanie być. Czy myśli pan, że pastor Chojecki doprowadził do wyburzenia bardzo dobrego, oddolnego powstania klubów Idź Pod Prąd, które miały zjednoczyć ludzi bez względu na wyznanie? Ja powiem szczerze, byłem zniesmaczony w pewnym momencie jakimiś intrygami, ciągłe rozwiązywanie jakichś klubów, lansowanie rozmaitych mier, no to bardzo mi się to nie podobało, no ale widać, że ta akcja była konsekwentnie prowadzona w kręgu rodzinnym, efekty widać. Czy przyjąłby pan zaproszenie do Idź Pod Prąd? Ale jakiego rodzaju zaproszenie? Ja nie chcę się wiązać z żadną redakcją, zupełnie nie jest mi to do niczego potrzebne. Powiem szczerze, że jakiekolwiek partnerskie relacje z kimkolwiek powodują to, że w pewnym momencie trzeba, powiedzmy sobie, niestety tolerować pewne zachowania czy poglądy, na które się nie, na tolerowanie nie ma ochoty, no ale z powodów oczywiście grzecznościowych nie wypada tego w jakiś sposób jaskrawy piętnować. Także ja tam żadnemu gospodarzowi nie chcę deptać po odciskach, a wolę mówić swoje, no a wiedzą państwo, że niejednokrotnie kończy się to wszystko w jakiś bardzo nieprzyjemny sposób. Ja wolę unikać generowania konfliktów. Towarzystwo Konfederackie mnie krytykowało za to, że współpracowałem z Pawłem Chojeckim, no a jak Korwin poszedł do posturbanowców, to morda w kubeł, tacy to hipokryci.